Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W najbliższy wtorek, 1 sierpnia, obchodzić będziemy 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla upamiętnienia tego ważnego wydarzenia powstał niezwykły film zatytułowany Kartka z Powstania. Ten 15-minutowy film w reżyserii Tomasza Dobosza jest pierwszym w Polsce fabularyzowanym widowiskiem historycznym zrealizowanym w technologii VR, wirtualnej rzeczywistości, która sprawia, że widz staje się uczestnikiem obserwowanych wydarzeń. Ta innowacyjna forma umożliwia dotarcie z przekazem historycznym do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do młodego pokolenia. Dzięki technologii VR film przenosi widzów w czasie i pozwala poczuć emocje, jakie towarzyszyły powstańcom w sierpniu 1944 roku. Kartka z Powstania opowiada autentyczną historię jednego z powstańców warszawskich, kapitana Władysława Sieroszewskiego-Sabały, który wychodząc do powstania otrzymał od swojej córki kartkę z modlitwą. Wtedy jeszcze nie wiedział, że ta kartka wpłynie na jego dalsze losy. W czasie powstania został ranny, ale przeżył dzięki temu, że kula trafiła go w portfel, w którym była wspomniana karteczka. Zrealizowany w 2018 roku film otrzymał m.in. główną nagrodę na festiwalu w Los Angeles, nagrody w Toronto, Mediolanie i Buenos Aires w kategorii Virtual Reality oraz nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zmarł legendarny wokalista Tony Bennett. 3 sierpnia obchodziłby 97. urodziny.